Oto on, najbardziej wyczekiwany literacki bohater 2009 roku. Na imię ma Firmin. Urodził się w Bostonie, w piwnicy antykwariatu, w którym jego pijana matka tuż przed rozwiązaniem znalazła schronienie. Wiecznie głodny nasz bohater zwraca uwagę na otaczające go książki. Najpierw je pożera, po jakimś czasie jednak odkrywa ich prawdziwy urok. Uczy się czytać i dzięki wielkim pisarzom, Cervantesowi, Szekspirowi, Joyce'owi, Firmin staje się miłośnikiem słowa, prawdziwym czytelnikiem. Świat książek daje poczucie bezpieczeństwa, ale realne życie stale daje Firminowi w kość. Wciąż jest samotny i wciąż marzy o wielkiej miłości, czy jego marzenia się spełnią i w końcu czy odkryje sens swojej egzystencji. W tej opowieści żadnego znaczenia nie ma fakt, że Firmin to słaby ciałem, ale za to wielki duchem szczur. Autor powieści to tajemniczy Amerykanin Sam Savage, doktor filozofii, a także rybak, mechanik rowerowy, drukarz i stolarz. Do grona miłośników Firmina należą Donna Leon, Eduardo Mendoza i Olga Tokarczuk, która o Firminie napisała tak. To wzruszająca i czuła opowieść o nas, o namiętnych czytelnikach i o tym, jak czytając jesteśmy w stanie przekroczyć wszystkie granice. Sam Savage, Firmin. Polska premiera 12 marca.